Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem zajęć będą punkty procentowe i zrobimy sobie jedno zadanie. Dany jest sondaż poparcia partii politycznych. Tutaj mamy wrzesień, październik i mamy PiS, PO, Konfederacja. I we wrześniu PiS miał 40%, w październiku 35%, PO miało 20% i 18% odpowiednio, a Konfederacja 10% i 15%. I teraz tak, zrobimy sobie podpunkt A. O ile punktów procentowych i punktów bazowych wzrosło lub zmalało poparcie dla partii politycznych? No i zobaczcie, macie tutaj rozwiązanie. Piszemy sobie PiS i mamy 40% minus 35%, to jest 5%. W matematyce, jeżeli odejmujemy procenty, no to tutaj różnicę między procentami zapisujemy jako punkty procentowe. Czyli tutaj mamy 5 punktów procentowych i w skrócie PP. I oczywiście poparcie spadło w tej sytuacji. Punkty procentowe możemy zamieniać na punkty bazowe. Czyli zobaczcie, 5 punktów procentowych to 5 razy 1 punkt procentowy, a 1 punkt procentowy to 100 punktów bazowych. W skrócie PB. No to i tutaj mamy oczywiście 500 punktów bazowych. Taki jest spadek. Teraz patrzymy na PO. Od 20% odejmujemy 18%, mamy 2%, czyli mamy spadek o 2 punkty procentowe. Różnica wynosi 2 punkty procentowe. Czyli tak, tutaj mamy 2 pp i jest spadek. Tak samo robimy w tym przypadku. 2 pp to 2 razy 1 pp. Tutaj oczywiście musimy pamiętać o tych kropkach. Też możemy pisać 2 razy 100, czyli punktów bazowych. Mamy tutaj, czyli mamy 200 punktów bazowych. Tyle wynosi spadek. No i Konfederacja. 15% odjąć 10% to 5%, czyli mamy wzrost o 5 punktów procentowych, czyli zapisujemy to tak. No i w tym przypadku sytuacja jest podobna jak tutaj, tylko pamiętamy, że jest to wzrost. Teraz podpunkt B. O ile procent PiS miał mniej w październiku niż we wrześniu? No to patrzymy. Tutaj różnica między tymi liczbami wynosi 5%. I teraz jeżeli Was pytają, o ile procent miał mniej w październiku niż we wrześniu, to wrzesień jest punktem odniesienia. Czyli patrzymy. Wrzesień to będzie 40%. Czyli 5% na 40%. Możemy to podzielić na 5, procenty się skrócą, czyli mamy 1/8 i mamy 100% przez 8, to jest 12,5%. Teraz podpunkt C. O ile procent PiS miał więcej we wrześniu niż w październiku? Punktem odniesienia będzie październik i robimy to samo. Różnica, czyli 5%, dzielone przez 35%. To się skróci na 5, czyli mamy 1/7. No i tutaj zapisujemy to w taki sposób i wyciągamy jeszcze całości. Czyli o tyle miał więcej we wrześniu niż w październiku. No i D. O ile procent Konfederacja miała mniej niż PiS we wrześniu? No i o ile procent Konfederacja miała mniej? No to patrzymy. Konfederacja we wrześniu miała 10%, PiS miał 40%, czyli różnica wynosi 30%. No i punktem odniesienia jest PiS. Czyli 30% dzielimy na 40%, skracamy na 10, czyli mamy 3/4. To skracamy na 4, czyli w wyniku widzimy, że mamy 75%. I teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyście spróbowali sobie zrobić te zadania od 1,154 do 1,157, a te zadania dla chętnych. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia.